Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Azjan Tracker Packer i nie wiem jak się przedstawić, żona, moja żona Karolina, no wiecie o co chodzi, no nie? Jesteśmy na urlopie, a czy no ja jestem na urlopie tydzień czasu, tak żonko? No ja z tobą urlopuję. No dokładnie, żonka za mną urlopuje, totalny deal, co zrobiłem od treningów, od diety. No, że żona była ostatnio zdziwiona, ile ja potrafię zjeść, no nie? Ale ogólnie zobaczcie, jak księżniczka ma do ciebie wygląda, kuźma, no nie pogadacie, bo nie pogadacie. Dobrze, co? Tak. Widzicie, kuźma. Właśnie w tym momencie szykuję się na chrzciny i chciałbym wam pokazać, jak wyglądam po tygodniowym obżarstwie. Totalne obżarstwie, co żonko? Słodycze to chyba wszystkie tu wciągłem, te stare takie, bo wiadomo, no nie, one już miały być do wyrzucenia. Mówię, no gdzie to ma się zmarnować, dawaj, wszystko, pizzę, nie pizzę, grille, nie grille. Moja waga, zamiast schodzić w dół, bo byłem na redukcji, ale mówi, tak sobie tu, wiecie, ja tak sobie tłumaczyłem, że będzie urlop, totalny będzie deload, więc od wszystkiego sobie odpoczywam, no i tak sobie zrobiłem, tak, jeszcze tydzień mi został, w tym momencie moja waga jest ponad 90 kg, a już na redukcji miałem 85 w porywach, łapałem 85-86, no i widzicie, no i przytyłem 5 kg, no cóż, tak to jest właśnie, jak się, kurde, potrafi dużo jeść i teraz żonka mi złapie pomiary, złapiemy klateczkę? No. Tak, jakiś filmik miałem nagrać z żonką, ale pamiętam, wtedy nie nagraliśmy. Małe żonko, 122 cm w klacie, jedziemy teraz z pasem, bo wiadomo, jak klata duża, to zobaczymy, w pasie jest. Zobaczymy, żonko, ile w pasie jest. Już idziemy. Jestem po dwóch posiłkach. O, w pasie, żebym dowalił przez ten tydzień. Ja pierdzielę, zobaczcie, 86 cm w pasie, no 86,5, 87 w pasie. Zobaczymy, ile łapka, dawaj żonko, szybko, zaraz idziemy, skarbeczku. O. 43 łapie. Szału nie ma, będzie kiedyś lepiej. Dawaj drugą. Czoło? Żonko, to co ze mnie dzisiaj jaj nie rób. No, 43 to samo. Tak to jest. No i co jeszcze trzeba zmierzyć? Dobra, dobra, wyluzuj. I tak to właśnie wygląda, taka moja właśnie forma. Napiszcie w komentarzu, czy jestem już grubaskiem, czy jeszcze nie. Ale wiadomo, zalać trochę zalało. No cóż. Spokojnie, wrócimy. Po urlopie wracamy do gry na 100%. A my tymczasem idziemy właśnie na chrzciny. Dzisiaj moja żona jest chrzestną, prawda żonko? Pierwszy raz! Pierwszy raz jest właśnie chrzestną. No dobrze, że awantura nas czekają, ale spokojnie trzeba po prostu, wiecie, jakąś przypinkę do kamery też zrobić, no nie, żeby lipy nie było. No i tak to właśnie wygląda. My idziemy, nie to, że się bawić, nie imprezować, po prostu idziemy na chrzest dziecka. Czyli na takie przyjęcia. Witam, ksiądz jak coś, który tam do spowiedzi, do mnie to zapraszam. Słuchajcie, bym zapomniał, miałem tylko jeden taki ala trening, bardziej pod, nie wiem, taki test wytrzymałości, co widzicie w wcześniejszym filmie, tylko o, takie coś jedno tylko miałem, ale mówię, diety to raczej nie trzymałem, jedynie tylko szejki sobie robiłem z rana, no nie żonko, a tak to raczej chyba McDonald'y wchodziły w grę, wchodziły pizze, nie pizze, bułeczki. I nie jadłem. Chciałam zjeść ostatnio na noc, to tylko były same okruchy i torebka foliowa po bułce, także wylądowało w Adrianie. A to córeczki zjadły. Dziewczynki nie lubią. Córeczki zjadły, ja nic nie tykałem. Nie. Ale wiecie wam, co mam w szerze? Jak człowiek tak cały czas trzymał tą dietę i w końcu przychodzi takie coś jak dilo, to no nie, taki od dieta tego wszystkiego. Kuźwa, to nie ma umiaru. Ja to mogę jeść. Ja to w lodówkę to całą pitoliłem i do żony mówię, no nie, trzeba jechać, gdzieś kupić, no. A słodycze to już nie wspomnę. Niech ten deal się kończy i trzeba brać się za formę, bo kuźwa, jak ja, zobaczcie, w tydzień czasu przytyłem 5 kg. Ej, co to będzie, jak ja przytyję, jak będzie kolejny tydzień? Nie no, teraz muszę się ograniczać, kuźwa. Mam nadzieję, że nad morzem będzie więcej aktywności i tak nie przytyję. Dobra, to my idziemy teraz na taką ala imprezkę. Idziemy teraz troszkę sobie troszeczkę pośmigać, no nie córciu? No. Po osiedlu, po mieście, córka jest bezpieczna, ma kask, ding, 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 ding. No, idziemy pośmigać. Okej, skarbeczku, jutro z nami pojedziesz, no nie? A teraz to ktoś posprawdza, o tam moje najmłodsze córeczki, proszę bardzo. Pomachajcie ładnie. O, cacy. To jutro pojeździsz, tak, z nami? No i cacy, i wszystko w temacie. A teraz lecimy, Majcia, no nie? No. Lecimy, garaż, nie zamykamy. A teraz zobaczymy, która kolejna noga jest szybsza, moja czy córeczki. Ścigamy się? No. Żółwik. I ciśniemy z tematem. Stamtąd będziemy startować, lecimy, lekko pod górkę będziemy mieli. Dawaj. Jedynka, dwójka. Tak. Skopana! Ale przegrałem, taka siara! Test przeszliśmy. Ta hulajnoga przy mojej masie, no jak widzicie, woli się rozpędza.
No, no wiadomo, 10 kilo już ważę, bo za dużo pojadłem troszeczkę przez ostatni czas, no nic. Ale ta malutka hulajnoga naprawdę robi robotę. Tak zapitala z moją masą. Ej, chodź się zamienimy, która teraz, ty na tą, a ja na tą, dobra? Zamiankę robimy i zobaczymy teraz, która będzie szybsza. Dawaj, wyścigi. Dobra. Po prostu jestem za gruby. No. Na tej przegrałem, na tamtej przegrałem, no po prostu za gruby. Jednak masa tutaj ma duże znaczenie, jak widzieliście, ale no córka na tej kolejności bardzo fajnie śmiga. Czyli takie co dzieje na spokojnie wystarczy. A ta jak idzie fajnie? No. Dobrze się zbiera, co córciu? No. No dobra, w takim razie ja zakładam też kask i idziemy na miasto, troszeczkę sobie po mieście pojeździć, no nie, żabciu? No. Smart Truck cały czas stoi, ciężaróweczka cały czas tam w tle stoi, jak widzicie. Tak ładnie mojego taty jest. Sap sobie tutaj odpoczywa, a ja właśnie wyciągnąłem już z godzinkę, bo będę się szykował w podróż do Warszawy w tym momencie, no okolice Warszawy. Ogólnie do żony mówię tak, ej dawaj sobie walniemy podróż poślubną ciężarówką po całej tej Europie, do miaja. A żona mówi, no chyba z dziećmi raczej, bo kto nam z dziećmi zostanie. Ale w przyszłości, jak dzieci będą już troszeczkę odchowane, no to są największe plusy kierowcy ciężarówki. Zabieracie sobie żonkę i objeżdżacie sobie całą Europę. Hiszpania, nie Hiszpania, Portugalia, kuźwa, Francja, albo Rosja, Kazachstan, no nie, i te Uzbekistan, te różne te rejony i tam tak samo sobie można pojechać, no nie pozwiedzać. To jest właśnie plus największy bycia kierowcą ciężarówki. No i wiadomo, jeszcze musimy poczekać, bo najmłodsza ma dopiero 1,5 roku, najstarsza 11 lat, no to 11 lat już, nie, za 10 lat już można powiedzieć pójdzie bardziej już swoje ślady. No ta średnia ma 4 latka, więc też będzie trzeba troszeczkę poczekać, ale za jakieś kurde, 15 lat, 20 lat z żonką w podróż poślubną się pojedzie, do jajca, do jajca. Ale ktoś mi pisał na Instagramie, że właśnie zrobili sobie podróż poślubną ciężarówką, bo mąż był jej kierowcą, czy do tej pory jest kierowcą ciężarówki, no i wpadli na taki pomysł, że nie będą nigdzie wyjeżdżać, tylko po prostu sobie pojadą w trasę razem i 2 tygodnie sobie objeżdżali całą Europę. Oczywiście mieli różniejszą robotę, tak, gdzie po prostu sobie pojechali do Hiszpanii, wzięli taksówkę, pozwiedzali sobie, jakiś hotel też wzięli, jak gdzieś tam dalej pojechali. Czyli widzicie, to są właśnie największe plusy kierowcy ciężarówki. No jak widzicie, jakaś tam sylwetka jest, jeszcze tragedii nie ma. Zawsze mogłoby być lepiej, gdyby się dietę przytrzymało. No ale słuchajcie, jak się człowiek dopadnie do domowego jedzonka po tylu miesiącach trzymania diety, no to wiecie jak to jest, no nie? No jak zły, totalnie jak zły się dopadłem, a słodycze, ojej! A później człowiek ma takie doła, no nie, kurde, po co tyle jadłem, mogłem się powstrzymać, ale jak je, człowiek jest zadowolony i szczęśliwy, no nie, kurde, tak to właśnie jest w tym życiu, dobra, będzie lepsza motywacja, żeby zrobić jeszcze lepszą formę, no nie, o to chodzi, a ogólnie to od września, no już biorę się konkretnie, bo na marzec będę szykował się, moi drodzy, na kolejne zawody, kuźwa, dlatego teraz ogólnie mieliśmy coś tam planować, we wrześniu wystartować, no ale tak, urlop, imprezy te trackerskie jedne, później druga będzie, no i trener stwierdził, że raczej diety nie będziemy trzymać, tam chyba już o tym wcześniej mówiłem. No, dlatego stwierdziliśmy, że w tym roku już sobie odpuścimy zawody i startujemy od września z dobrymi przygotowaniami. Dlaczego? Bo muszę klatę sobie poprawić, wiecie co, na tym roku mógł wystartować, no ale trener mówi, tą klatę nie poprawimy, no nie ma szans, a jednak sporty sylwetkowe mają do siebie to, że ta klata nam jest potrzebna. Ja genetycznie mam mega słabą klatę, jest duża siła na klatę, ale jest kuźwa mała ta klata, no przydałaby się większa ciut. Bary są duże, plecy też w miarę fajne, a kuźwa tej klateczki brakuje, no. Ale słuchajcie, jest taki tekst, duża klata, mały ptaszek. A jak jest mała klata, to jest duży, no i wszystko jasne. I kto lepiej skorzysta w życiu? Kto lepiej skorzysta? No. No dobra, w takim razie już wjechałem na autostradkę i będę pędził jak zły. Ale tak powiem wam szczerze, że tą hulajnogę, co zakupiłem córeczce, wiecie jaki to jest fajny wynalazek? Ja pierdzielę, taki mały skuterek. Naprawdę, córeczka zadowolona, tatuś też przy okazji. No i wam puścimy wczorajszy urywek filmu, jak tam sobie śmigaliśmy, kto był pierwszy, ja czy ona, kurde, się oczywiście, nie wiecie, trzeba było się pościgać trochę w córeczku, nie można było zrobić lipy, no nie, na drodze. A później tam zrobiliśmy taką rundkę, po parkach pojeździliśmy i tak dalej. I w ciągu tam kilku godzin zrobiliśmy 20 km, rozumiecie, to nawet nie kilku godzin, no tam 2 godzinki i 20 km wpadło takimi hulajnogami. Ze Skody to ja naprawdę jestem zadowolony. Duże auto, komfortowo się naprawdę jedzie, a spalanie 4,7 litra. A zrobiłem już, no, 111 km zrobiłem. 4,7 litra. I co, tak nie spalanie sądzicie? Petarda, co? Jak na takie duże auto? Tak sobie jechałem po autostradce. 120, 130 z pełną kulturką. A najmniej mi spaliło, jak jechałem nad morze. 4,3 litra, rozumiecie to? 4,3 litra. Ale jechałem sobie spokojnie ciężkami, tak stuwa, 110. O, poczekaj, to muszę skręcić w prawo. Stuwa, 110 z pełną kulturką.
i naprawdę spalanie petarda. No i teraz mam klimę włączoną cały czas, jadę właśnie z klimatyzacją włączoną. Jak widzicie, robimy sobie zdjęcia z koszuleczkami. Za niedługo będą na sklepie, jak coś to linki zostawię w opisie. Oczywiście dla zainteresowanych, bo dużo osób się pyta, kiedy te koszulki? A to kolega w końcu powiedział, że będziemy działać. Ale wam nie powiedziałem najważniejszego. Cały czas Lipo Rush i HGH Monster brałem. I wydaje mi się, żebym tego tak nie trzymał, no to by mnie bardziej zalało. No teraz, o, siema żonka, ale się wkręciłaś, o, jak się wkręciła, ojeja. No, a teraz wam powiem tak. Odpuszczam wszystkie odżyweczki, bo będę troszeczkę tu trenował w innym stylu. Cały tydzień. Tak, to super. Cały tydzień sobie robię normalnie ostry deload, a my już pomału właśnie rozpoczynamy, rozpoczynam pakowanie. Pakowanie. Nie pakowanie. Pakowanie. Pakowanie, no i do auta trzeba wszystko pomieścić, mam nadzieję, że się zmieścimy, no nie? A teraz najmłodsza córeczka mi pomoże się pakować, prawda, Żabciu? No. To co, lecimy, no nie? Dawaj. No. Tylko zapomnijcie, że bierzecie hulajnogi, bo nie ma na to miejsca. Co? Przecież dobrze o tym wiemy, że nie ma miejsca. Dobrze wiemy, no nie, no, Majciu? Tak. My dobrze o tym wiemy. Idziemy się pakować do auta. Gdzie z nami? Kim jestem? Tata jest Japonkiem. Japonkiem? O, żabka. Dobra, Majciu, co pierwsze pakujemy? Kolejnogi. Mamuśka będzie zła. No. Ale my nie będziemy za to źli, prawda? Dobra. Pakujemy sprzęty. A zobaczcie, do swojej domontowałem siodełko i uwierzcie, że się kurde petarda z tym jeździ, naprawdę, siodełkiem jest rewelacja. No jak to mamusia powiedziała, że nie możemy, no to nie możemy, już troszeczkę spakowana hulajnoga. Teraz swoją pakuję, sobie będziemy jeździć nad morzem. No i zobaczcie, jak pięknie hulajnogi zmieściłem, kurde, jednak Skoda Super B to Super B, duży bagażnik. Tu walizki wejdą, będzie petarda jeszcze, wózek, ojej, gdzie wózek wsadzę? Dobra, najważniejsze, żeby hulajnogi pojechały, a resztę damy radę, jak nie, to tak damy radę. A wiecie, co mi się stało? Miałem płyn zimowy. Jak było gorąco, to butelka, nie wiem, się przedziurawiła i mi się wylała na cały ten tram, takie białe. A kiedyś poklakujemy i będzie dobrze. I jeszcze tyle rzeczy musimy zmieścić. No i jutro jeszcze wejdą dwie torby, ale już takie podróżne bardziej. No i zobaczcie, jest pełna kulturka, kurde. Wszystko prawie weszło. No i jutro bagaże podróżne, podręczne pójdą tam gdzieś między siedzeniami i będzie gitara. Nie ma co płakać. Żeby też lipy nie było, na urlopie oczywiście piwko wypite. Teraz czekam na żonę. A jeśli wam się taki film podobał, wstawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał na bieżąco. No i widzimy się w kolejnych materiałach. A my rano o godzinie spokojnie, jak się wyśpimy, to pojedziemy. Nie robię tak jak kiedyś dawniej, że dzieci o 5 rano zrywałem, o 4 rano, kurczę, do fotelika i tak dalej. Później ci marudne. Nie, wyśpimy się, to pojedziemy. I jak dojedziemy na 13 czy 12? Słuchajcie, jesteśmy tam cały tydzień. My tak pojedziemy 2 godziny później czy 3, to nic się nie stanie. A w korkach to ty się postoi, no nie? To trzymajcie się, do następnego, hej!